Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Bloons Tower Defense 5. No słuchajcie, dzisiaj troszeczkę spóźniony, ponieważ zwykłem wrzucać te materiały w okolicach godziny 10, a ten odcinek, jeśli się nie mylę, pojawia się o godzinie 12, a to dlatego, no w sumie na pewno pojawia się później niż o 10, ponieważ ja go nagrywam dzisiaj, czyli 23 sierpnia o godzinie 10.17. Po prostu dzisiaj, wiecie, wczoraj nie nagrałem, zazwyczaj nagrywam odcinki dzień wcześniej, wczoraj nie nagrałem, no i sobie pomyślałem tak, kurde, wstanę dzisiaj wcześniej rano, to może nagram, może na 10 zdążę. No ale nie ustawiłem sobie żadnego budzika, wiadomo, korzystam z faktu, że są wakacje, no i wstałem o 9.40, no to wiecie, zanim zjadłem śniadanie. No to wyszło tak, że ostatecznie go nie nagrałem, ale słuchajcie, dzisiejszy materiał jest, ważne, że odcinek już jest, tak, mniejsza o to, że tak to imię, no mniejsza o resztę, tak. I słuchajcie, dzisiejszy odcinek będzie dość wyjątkowy, ponieważ kupimy wszystkie domki, czyli coś, na co podejrzewam, że większość z was czekała już od dłuższego czasu, ponieważ niesie to ze sobą po prostu sporo nowości na odcinkach, tak, ponieważ mamy tyle domków do przetestowania, że naprawdę, no jeszcze na kilkanaście odcinków gry mamy spokojnie co robić, tak. Także okej, zaczniemy sobie może od kupna pierwszego domku, czyli to jest domek do łodzi podwodnej, jeśli się nie mylę. Na pierwszym ulepszeniu, co on nam daje? Redukuje koszt upgrade'ów o 5%. Tutaj zwiększa projectile, czyli prędkość pocisków o 25%. Tutaj że strzały się chyba rozpryskują na 4, a nie na 3. Coś w tym stylu, w sensie, że no więcej strzałek jest po rozprysku, czy coś w tym stylu, nie jestem pewien, co to znaczy, bo wydaje mi się, że Air Boost to jest właśnie ten taki rozprysk, wiecie, o co chodzi, ale może się mylę, możecie dać znać w komentarzach. A tutaj to nie wiem, o co chodzi, ale Regrow Balloons into Normal Balloons. Aha, że ten sonar, czy coś w tym stylu, zmienia baloniki te, które mają tą regenerację regrow na normalne baloniki. No, spoko. Chyba dobrze zrozumiałem, tak mi się wydaje. Okej, słuchajcie, mamy już pierwszy domek w dzisiejszym odcinku kupiony. Lecimy z domkiem z bumerangiem, tak? Wiecie co, może ja nie będę czytał, co robią poszczególne upgrade'y, bo zeszłoby nam do końca odcinka, tylko sobie po prostu na razie kupimy wszystko, może w taki sposób. Kupmy sobie na razie wszystko i wiecie, na przestrzeni kolejnych odcinków będziemy ogrywali co odcinek inny domek. Tak mi się wydaje, że to by miało najwięcej sensu. Dzisiaj już sobie upatrzyłem, jakim domkiem będę chciał zagrać. Na razie wam jeszcze nie powiem, no ale to i tak za chwilę się dowiecie, którym z domków będę chciał zagrać. Jejku, ja w ogóle zawsze, wiecie, kupię te upgrade'y i zawsze instynktownie wciskam ten X-ik, nie? A jak wcisnę ten, to jakby wracam z powrotem i mogę z powrotem, wiecie, domki kupować. A jestem jakoś tak, wiecie, nie mogę się do tego przyzwyczaić. Już któryś raz, jak poza odcinkami sobie te domki przeglądałem, jak podliczałem mniej więcej, ile golda będę potrzebował, żeby wszystkie kupić, no to i tak też, zamiast klikać, wiecie, zamiast klikać tego X-ika tutaj, to klikałem tego większego, który po prostu wyrzuca mnie stąd absolutnie, no zobaczcie, on robi coś takiego, nie? No czyli to jest strasznie irytujące poniekąd, nie? To jest strasznie irytujące. Dobra, słuchajcie, bo już tutaj jeszcze masę domków nam została, a jeśli chodzi o golda, no to, o już widzicie, znowu bym prawie kliknął, no to już tylko 55 tysięcy nam zostało, a przypominam, że jest jeszcze domek do super małpki, który kosztuje bardzo, bardzo dużo. Słuchajcie, no ja mówię, ja sobie dzisiaj już upatrzyłem, jakim domkiem chciałbym zagrać. Ale no to mówię, za chwilkę się przekonacie. Okej, tutaj mamy domek do snajpera, jeśli się nie mylę. No lecimy. Jejku, w ogóle sporo tego do kupowania jest. No ale słuchajcie, zbieraliśmy już tyle czasu, zbieraliśmy, no i w końcu mamy. Okej, słuchajcie, domek do super małpki, który cały, żeby go kupić cały, kosztuje aż 17,5 tysiąca. Także jest to jeden z najdroższych domków. Swoją drogą, ciekawe jak ta willa... Aha, okej. Ciekawe jak ona wygląda. A, taka malutka. Widzę po prostu... Nie będę już stąd wychodził, bo no wiecie, nie ma sensu na siłę przedłużać. W ogóle sprawdzę, czy się nagrywa. Wszystko ładnie się nagrywa, także spoko, dobra. Lecimy, słuchajcie, z inżynierami. Teraz domek do inżynierów. Pyk, o fuck, czekajcie, bo nie kupiłem ostatniego ulepszenia, nie kupiłem. Super, mamy domek dla inżynierów. No i lecimy tutaj z ostatnim domkiem. O, stabilnie mi starczyło. Jeszcze zostało mi 15 tysięcy, to luzik.
To luzik. No i słuchajcie, postanowiłem, że dzisiaj zagramy sobie z domkiem dla inżynierów. Właśnie domek dla inżynierów. Wydaje mi się, że to będzie najlepszy pomysł na mapkę, na jakiej będę grał. I co on nam daje? Redukuje koszt wieży, koszt upgrade'ów po prostu i wieży o 5%. Zwiększa attack speed o 10%. Nail guns and turrets pop lead and frozen balloons. Okej, czyli nail gun, cokolwiek to jest. Turrets. Czyli chyba te działka, tak? Turrets, bo to chyba wieże są. Nie wiem, pamiętam, że jak się w League of Legends grało, to tam zawsze mówili, że puszuj tureta, więc chyba chodzi o czy coś w tym stylu. To chyba chodzi o te jakby wieżyczki, o te działka, tak? Może się mylę. W każdym razie mamy możliwość zbijania pancerza i zamrożonych balonów. Build super sentry, sentries, bigger, faster, last longer. To zobaczymy, o co chodzi. Chociaż nie, to chyba sentries to są te działka, bo ja kojarzę, ja kiedyś... Oj, wybaczcie. Ja kiedyś kojarzę, że widziałem chyba, jak ktoś grał właśnie z domkiem dla inżynierów, to on miał jakieś takie innego koloru działka, więc chyba może sentries to są te działka. No nie wiem, możecie mi trochę pomóc w komentarzach, byłbym za to bardzo wdzięczny. Ogólnie słuchajcie, strasznie poszedłem do przodu, serio, strasznie poszedłem do przodu od poprzedniego odcinka. Możecie sobie zobaczyć, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć map ukończonych. W kolejnych trzech mam wszystkie medaliki z wyjątkiem Impopable. No i tutaj już tak naprawdę minimum mam dwa medaliki. Tutaj wreszcie mapek mam po dwa medaliki, czyli brąz, srebro. No, brąz i srebro. Ale wydaje mi się, no. O, w taki sposób, brązik i srebro. Więc widzicie, no troszeczkę poszliśmy do przodu, tak mi się przynajmniej wydaje. Zagramy sobie dzisiaj tę mapkę na Impopable. Oczywiście z fast trackiem. Wszystkie ulepszenia włączone, ponieważ nie zależy mi tutaj w tym momencie zbytnio na wyzwaniu, a bardziej zależy mi na tym, aby sobie przetestować po prostu ten domek. Okej, zacznijmy może od Monkey Village. Ją bym mógł postawić gdzieś tutaj, powiedzmy. Oczywiście, czekajcie, bo się muszę zastanowić, jak z zasięgiem to wychodzi. Może... Tak, zróbmy i wejdzie tutaj jeszcze jedno. O, super. I teraz pytanie, czy tutaj wejdzie ten farmer, oby wszedł. O, fajnie, nie będzie nam przeszkadzał, bo nie ma zasięgu. Także nie będzie nam przeszkadzał. Okej, tutaj postawię też jedną farmę jeszcze poza zasięgiem tego domku. Ja po prostu będę najwolniej ulepszał, bo jest najdroższa. Bo po prostu jej ulepszenia będą dla mnie najdroższe. No i dobra, no testujemy sobie naszego inżyniera, nie? Odpalamy działka. O, nail gun, widzieliście? To chyba jest po prostu, ten nail gun to jest po prostu, to jak strzela, to jest ta broń, którą ma ten inżynier, tak? To jest ta broń, którą ma po prostu ten inżynier, z tego co rozumiem. Okej, ustawmy sobie tak. I tu zaraz dostajemy kolejnego. Tak, to jest nail gun, a to jest sentry guns, te działka, tak mi się wydaje. Może się mylę. Wow, czekajcie, bo ja tu zaraz obskoczę w pierdziel, bo oni na razie żadnych działek jeszcze nie postawili, więc muszę być teraz... Okej, już jakieś działka się pojawiły. Dobra. W sumie przyznam, że poniekąd to nie poszło nam tak super w tej pierwszej rundzie, jak się spodziewałem. Spodziewałem się, że będzie łatwiej. No ale to może dlatego, że no mówię, nie byli jeszcze tutaj obstawieni z tymi działkami. Tak, chyba te działka są w stanie teraz atakować pancerz. To jest super sprawa, powiem wam szczerze. To jest naprawdę super ułatwienie. Okej, ulepszmy, żeby mogli atakować 15% szybciej. No i spoko. Wow, co ja dostałem? Ultimate Specialist. Dostałem takie osiągnięcie. Tutaj na Steamie mi wyskoczyło. Wy tego nie widzicie, bo program nie przechwytuje Steama. Ale ja widzę, wyskoczyło mi na Steamie osiągnięcie. Ultimate Specialist, także super. Dobra, lećmy sobie może z kolejnym inżynierem, słuchajcie. Jejku, fajnie teraz będzie, nie? Okej, Camo, no Camo to niestety może być tylko to takie... ja mówiłem na to toksyny, wy mi uświadomiliście, że to nie są toksyny, tylko to jest mydło, także... No, tylko ciutkę się pomyliłem. No, w ogóle myślałem, jak pierwszy raz zobaczyłem tę mapę, bo jest to mapka oczywiście z poziomu intermediate, jak ktoś nie zauważył, że można tutaj postawić statek, a tu nigdzie nie można statku postawić, niestety. No w sumie ma to sens, bo to wygląda trochę jak magma, więc no jakiś statek by był w stanie pływać po lawie. Trochę dziwne, nie? Czym się różni magma od lawy? Czy to są zamienniki? Swoją drogą jestem ciekaw. Nie mam pojęcia.
Dobra, zostawiam sobie Bloom Trap. Niech sobie będzie. Przyda nam się, jeżeli poleciałoby troszeczkę więcej baloników camo. Okej, okay. Lecimy sobie z inżynierem jeszcze tutaj. Dobra, super. Bloom Trap również, niech sobie będzie. Najciężej chyba będzie mi, jak poleci sterowiec, wiecie? Takie mam wrażenie, że to będzie dla mnie najcięższe przeżycie, bo podejrzewam, że ze sterowcem tyle działek, to sobie może zbyt dobrze nie poradzić. No ale jednak plus jest taki, że działają bonusy, które mam z Monkey Lab, a w Monkey Lab mam... O, migają pułapki, czyli mogę na nie kliknąć, z tego co mi pisaliście. Okej, można na nie kliknąć i zbierać za to hajsik. Spoko. Tylko właśnie nie rozumiem, jak to działa, bo czasem jak klikam, jak pułapka miga, to nic nie dostaje hajsu. Ale pisaliście mi, jak to właśnie mniej więcej działa, że po prostu pułapka wchłania baloniki, dostajemy golda za każdego balonika, jakiego wchłonie, tak jakbyśmy go normalnie zniszczyli. Plus, kiedy miga, to możemy w nią kliknąć i otrzymujemy wtedy jakiegoś ekstra golda, tak? No, ale widzicie, ja... O, 1400 aż dostaliśmy, okej. Okej. Dobra, czekajcie, ja bym sobie w porę ulepszył ten domek za te 14 tysięcy, bo to by mi mega pomogło, jakby sterowiec jakiś poleciał, wiecie, bo to ulepszenie jest dość dobre na sterowce, a ja się boję, że inżynier sobie, sami inżynierzy sobie nie poradzą po prostu. Takie mam wrażenie, że tak by mogło być. Słuchajcie, no ale tak w ogóle widzieliście, no dość sporo właśnie tych mapek z poziomu intermediate już tutaj przeszedłem, także będziemy się zbliżali również do intermediate mastery modów. Nie zamierzam tutaj w żaden sposób zwalniać. Lecimy po Intermediate Mastery Mode. Czy damy radę zdobyć jeszcze... Test Intermediate damy radę zdobyć. Czy test Advanced, nie wiem. Mam wrażenie, że szybciej wam się znudzi ta seria, niż my odblokujemy Mastery Mode Advanced. No ale zobaczymy. Będę do tego dążył, żeby to odblokować. Ale trzeba zrobić więcej map niż na... Jak to się mówi? No, niż do Intermediate, bo do Intermediate trzeba zrobić map 13, 13, a do Mastery tych, a do Mastery... No miga, no i co? Klikam i widzicie, nic nie dostaje. Czasem dostaje, czasem nie. W każdym razie... o, tu dostałem 1000. Trzeba zrobić 14... do Advanced, a 13 do Intermediate. O, w taki sposób, czyli więcej do Advanced niż do Intermediate. No, ale potem już by było z górki, nie? Potem to już eksperta to byśmy zrobili, bo z eksperta to trzeba mieć tylko 9 mapek zrobionych. To wiecie, nie jest nic jakoś bardzo trudnego. No, ale... No, ale wiecie. No, to jest czas, tak. To jest czas i czas. Czas i czas, tak. Czas i więcej czasu. Okej, okay, postawmy sobie może pyk. Od razu postawmy kolejną fabrykę. No, już teraz mamy... Full golda, raczej bym się tu nie spodziewał, że cokolwiek nas jest w stanie, jeśli chodzi o tego golda, tutaj jakoś specjalnie. W ogóle, co robi ulepszenie po tej stronie? To daje jakoś skilla i ten skill chyba pozwala ulepszyć jakieś działko, jeśli się nie mylę. Nie wiem, na ile to ulepszenie jest dobre, ale kupię sobie takiego jednego, bo w sumie dlaczego by nie? Dlaczego bym miał sobie jednego takiego nie kupić? Słuchajcie, no myślę, że będę musiał coś dostawić prawie na pewno, ponieważ nie sądzę, żeby taka armia, jaką mam teraz, była w stanie jakkolwiek sensownie poradzić sobie z na przykład zomgiem. Sądzę, że... No, że taka armia inżynierów sobie z jednym zomgiem nie poradzi nawet, nie mówiąc już o 5, które tutaj będą kroczyły w ostatniej rundzie. No widzicie, tak... Niby tyle tutaj jest tych działek, ale sterowiec zdążył aż tutaj dolecieć. Tak naprawdę większy damage bije ten domek, nie? Inżynier jest super, oczywiście to, bo tak brzmi, jakbym nam mówił, że inżynier jest słaby. Inżynier jest super, ale jednak no z zombami to może być ciężko. Mógłbym ewentualnie zagrać z piramidą. W ogóle teraz, jako że mam prawie wszystkie... mam w sumie prawie wszystkie... O, widzicie, gdzie aż zaleciało? Aż tu zaleciało. Czerwony sterowiec, to zomg. By zaleciał do końca, podejrzewam. Podejrzewam, że zomga to byśmy zobaczyli na samym końcu. Może jakąś wciągareczkę tu wrzucimy. Super, wrzućmy pod baloniki. No, w każdym razie, ogólnie... Coś chciałem powiedzieć. No i wyleciało mi z głowy, widzicie? No nic, jak mi się przypomni, to... to na pewno powiem. Mamy 62. rundę, słuchajcie, jeszcze 22, 23 rundy. Także no, troszeczkę tutaj przetrwać musimy. Zobaczmy, ja bym postawił tutaj coś, co wciąga sterowce, nie? Postawmy sobie w taki sposób.
Okej. Dużo tych działek, ale no mimo wszystko. Tak, ulepszmy sobie to działko. Nawet dość szybko odnawia się ta umiejętność. Ja wiem, że wy tego nie widzicie, ale wiecie, możecie ufać mi na słowo, no jakby ważne jest to, ważne jest, żebyście widzieli jej efekt, nie? Niż samo jakby, no wiecie, jej czas odnowienia i w ogóle, okej, tu sobie jakoś poradziliśmy. Wydaje mi się, że mógłbym to robić w większości inżynierami, gdybym właśnie miał tutaj coś, co by te sterowce jeszcze ewentualnie wciągało, nie? Żeby wiecie, te sterowce wybijać, ale tak po kolei, a nie, że one hurtem lecą, bo wiecie, ta wciągarka ma taki plus, że ona jeszcze również trochę spowalnia te sterowce, tak? Bo jak ona, widzicie, wciąga i tak mieli tego jednego sterowca, no to wiecie, nawet jak polecą dwa z rzędu, no to ona przepuści tylko jeden, tak? Tylko jeden sterowiec, więc wiecie, sterowiec sobie przeleci, pyk, jeden, a drugi zostanie tu zatrzymany i wiecie, już jeden sterowiec ma większą szansę rozwalić pojedynczy sterowiec, niż gdy tych sterowców jest po prostu kilka. Okej, ja bym sobie tutaj poleciał z tymi ulepszeniami do działek. Polecę sobie. Nie wydaje mi się to jakieś bardzo dobre, ale może jest. Kto wie. Ulepszmy sobie tak randomowo jakieś trzy wieżyczki. O, i akurat mi zniknęły. Smutne trochę. Ale z tego co widzę, powiem wam, po różnych filmach to mało kto leci właśnie w te ulepszenia. W te ulepszenia ze skillem. Ten skill po prostu jest albo słaby, albo zbyt upierdliwy, żeby nim grać, więc to ja sobie tak tylko, żebyście mniej więcej zobaczyli, jak to wszystko działa. Ale żeby to było jakieś mega dobre, to w ogóle co się dzieje na ekranie, nie? Co się teraz dzieje na ekranie, to ja nie mam pytań. Jakaś masakra. Dobra. Spoko, spoko. 13 rund jeszcze przed nami, pechowa liczba. Liczmy, że dla nas nie będzie taka pechowa, bo no, gdybym, nie ukrywam, że gdybym jednak to przegrał, to było mi troszeczkę smutno. Postawimy maga na wylocie, maga pod ogień, z Feniksem oczywiście. Pyk tutaj się jeszcze zmieści, super. Super, super. No i może tutaj sobie postawimy. Ja wiecie, ja bym zaryzykował i grał samymi inżynierami, ale po prostu nie chcę przegrać, szkoda mojego czasu, tak? Wydaje mi się, że możemy sobie kiedyś zrobić odcinek z tego trybu sandboxowego i tam sobie potestujemy, wiecie, czy na przykład 5 inżynierów rozwali Zomga, nie no 5 nie, ale czy właśnie cała mapka inżynierów rozwali Zomga, tego typu rzeczy, bo właśnie potestuję ten tryb sandboxowy, więc no. Go sobie na pewno chciałem potestować. Okej, wow, zebraliśmy trochę tego golda. W sumie i tak nie muszę to klikać, bo ja tego golda nie potrzebuję teraz w tym momencie, bo i tak mam go masę. Okej, tutaj bym postawił super małpkę. W tym miejscu dopiero, tak w razie gdyby jednak coś się przebiło, żeby tu była jakaś linia, wiecie, jakaś linia obrony na końcu, żebym po prostu właśnie nie przegrał, żebym miał jakieś tutaj bezpieczeństwo, powiedzmy. Jeżeli coś tutaj już by, aż tutaj by się dostało, no to żeby mogło zostać szybko unieszkodliwione, tak? Szybko unieszkodliwione, tak? To jest bardzo dobre słowo. Dobra, dostawię sobie może tutaj maga. Spoko, będzie z Feniksem. Będzie mag z Feniksem. No może być ciężko, powiem wam. Powiem wam, że może być ciężko. Mam całą mapkę tutaj zadziabaną tymi... No niech będzie. Już nie, trochę bez sensu to zrobiłem, bo on praktycznie nie ma tu na nic zasięgu. Absolutnie jest bez sensu. To zrobiłem w tym momencie. Powstaje samolot. Samolot, o super, ale samolot ze skillem, którym będę się ewentualnie ratował. No, ja wam powiem tyle, no może być bardzo ciężko. Ten przód nie jest zbyt mocny, tak widzicie. Te baloniki się w sumie przebijają bez problemu. Mam trochę tych skilli, ale no, czy 3 małpki wystarczą na zomgi? Tego nie wiem. Czy 3 super małpki wystarczą na tyle zomgów? Okej, pyk. Tego sobie tu ulepszymy ze skillem. Okej, leci chyba 81 runda. Leci na nas już nie zgorsza tutaj armia. Odpalę sobie oczywiście Feniksy. O, one sobie tu całkiem fajnie działają. One są całkiem spoko, wiecie, latają po całej mapce, więc definitywnie są tu całkiem spoko opcją. Dobra, no. No. No, może być różnie, nie? Może być różnie, aż sam jestem ciekaw, jak to dalej tam pójdzie. Bo może być naprawdę różnie, jak tak patrzę. Oczywiście odpalimy sobie skille. Znaczy, pokupuję sobie wszystko, co mi daje jakieś skille. Tutaj się zmieści, w ogóle, wait. Możemy już sprzedać te fabryki, bo ja tego już definitywnie nie potrzebuję. O, widzicie. Z
sprzedałem, a od razu w wolne miejsca wskoczyły działka. Dobra, super małpka. No git, no lecimy. Lecimy, słuchajcie, lecimy dalej. Ja bym sobie może Gluganera kupił? W sensie tylko po to, aby mieć tego skilla, nie? Aby kupić to ulepszenie ze skillem. Ono jest po tej stronie, czy po tej? Po tej. Po tej stronie, okej. No dobra, 83 runda. Najwyżej będę sprzedawał, i wiecie. I strasznie tutaj ratował się po prostu. Jakkolwiek tylko się da. Wow. Tu troszeczkę nieźle poleciały. No to już jest ta 84 runda. Dobra, 85 runda, słuchajcie. Teraz trzeba się skupić. Odpalę wszystkie Feniksy. No i może powoli nałożę ulepszenia na te działka. Niech sobie to działko już będzie jakieś ulepszone. Pyk, okej, leci Zomg. No jest zatrzymywany przez te wciągareczki. One tu bardzo dużo dają. Dobra, ulepszymy sobie. Spowolnienie. Atak tą bombką. Pyk. Ulepszenie do... O nie, ulepszenie do super mapki odpaliło mi się w ogóle gdzieś na końcu mapki. Spowolnienie. Feniks. Tutaj kupmy również, ulepszmy sobie może działko. Nie mogę, jeszcze mam to na cooldownie. Okej, spowolnijmy. Bo to chyba skill Gluganera też spowalnia, jeśli się nie mylę. Dobra, w miarę spoko to przeszło. No bałem się, że będzie ciężej, Kurde, to jest właśnie to, ja też troszeczkę za bardzo tchórzę. Jakby mam wrażenie, że... mówię, że te 5 zomgów są... Jest... Jakby mam wrażenie, że te 5 zomgów, ja myślę, że są dużo silniejsze niż rzeczywiście są. Wiecie, o co mi chodzi. Że jakby ja bardzo, bardzo tutaj... przesadzam, jeśli chodzi o siłę tych 5 zomgów. No ale uważam, że lepiej w tę stronę niż potem się niemile zaskoczyć. Słuchajcie, ogólnie jest tak, że trzeba... Teraz się zorientowałem, że trzeba na 13 planszach z Intermediate mieć... wszystkie medaliki, więc ja sobie tak myślę, skoro ja tutaj mam już medalik Impopable, który zresztą zdobywaliśmy na odcinku, to że ja sobie zamiast tej mapki na przykład, albo jakiejś, której nie lubię, a mam na niej tylko ten, tylko trzy pierwsze medaliki, czyli na przykład powiedzmy tej, bo ona jest dla mnie taka trochę upierdliwa, no to sobie przejdę tę, nie? Bo zobaczcie, tu już mi tylko zostało poziom medium i hard, to jest kwestia, aby oba te zrobić, to jest kwestia 15 minut i już mamy kolejną mapkę pełną. Słuchajcie, ogólnie już mamy 6 mapek, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 6 mapek pełnych, jeśli o to chodzi, 6 z 13, także już jesteśmy coraz bliżej. Ja wam dziękuję za uwagę, to było na tyle, liczę, że odcinek się spodobał. Trzymajcie się i do usłyszenia, cześć!